Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 23 242 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. W ciągu ostatniej doby zmarło 403 pacjentów. Czwarta fala epidemii nie tylko w naszym kraju daje się coraz bardziej we znaki, również na zachodzie Europy, tyle tylko, że ten zachód reaguje. Na przykład w Austrii całkowity lockdown już od poniedziałku. Tak zadecydowały dzisiaj władze tego kraju, a ma to związek z pogarszającą się rzecz jasna sytuacją pandemiczną. Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone i co to oznacza, mówiła na antenie Polka mieszkająca w Austrii. Do programu dzisiaj, czyli Dnia na żywo. Za chwilę, dosłownie za kilka minut ruszy 15 na żywo. Tam kolejne informacje. Proszę zostać z TVN24. Pięknie dziękuję i do zobaczenia jutro.